do władzy możemy dojść tylko na fali destabilizacji i nastrojów społecznych. Liczy się przede wszystkim argument siły. My stwarzamy problemy. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. Przysięgam, że dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi zapomóż Bóg. Nie szukam następnych pieniędzy za książkę, bo te całkowicie prawie udopiłem w sprawach społecznych. Z tych pieniędzy... Utopiłem, a ja udopiłem, tylko myślałem. Nie utopiłem, tylko to była taka dykcja zła. A jestem jeszcze i elektrykiem, nie wiem. Panie, ile teraz nowości weszło, jeśli chodzi o rozwiązania elektryczne. Jak mnie to interesuje? Komputery. Panie, ja nigdy nie będę emeryt. To moment historycznego przełomu. Prorodzinny system podatkowy. Znam dużo, to znaczy nie liczyłam, ale myślę, że ponad 20. Lepiej zachować się uczciwie. Albo z trzem, albo bez trza. Niektórzy lubią takie wyrażenia. Więc jest to wyraz frustracji, wyraz gniewu, wyraz poczucia krzywdy. Ten rząd trzeba walić w mordę i patrzeć równo puchnie. No dobra, idziemy do wyboru, to wtedy, gdy zostaniemy w ustach. Nie wstanę! Tak będę leżał! Od 3 lat nie miałem nic w ustach. Przysięgam, że dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi zapomóż Bóg. Nie szukam następnych pieniędzy za książki, bo te całkowicie prawie udopiłem w sprawach społecznych. Z tych pieniędzy... Utopiłem, tylko to była taka dykcja zła. A jestem jeszcze i elektrykiem, nie wiem. Panie, ile teraz nowości weszło, jeśli chodzi o rozwiązania elektryczne. Jak mnie to interesuje? Komputery. Panie, ja nigdy nie będę emeryt. To moment historycznego przełomu. Prorodzinny system podatkowy. Znam dużo, to znaczy nie liczyłam, ale myślę, że ponad 20. Lepiej zachować się uczciwie. Albo z trzem, albo bez trza. Niektórzy lubią takie wyrażenia. Więc jest to wyraz frustracji, wyraz gniewu, wyraz poczucia krzywdy. Ten rząd trzeba walić w mordę i patrzeć równo puchnie. No dobra, idziemy do wyboru, to wtedy, gdy zostaniemy w ustach. Nie wstanę! Tak będę leżał! Od 3 lat nie miałem nic w ustach.